Witamy serdecznie na walnym zgromadzeniu, na zwyczajnym walnym zgromadzeniu jest najwyższy modlę Grupa Kapitałowa. Witam Państwa jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Kamiński. Witam razem z Panem Prezesem Rafałem Jerzym, prezesem naszej spółki. I tym samym chciałbym jako Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzyć oficjalnie walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dziś, na 29 września 2014 roku w Bydgoszczy na godzinę 11 i przekazuję proszę o zabranie głosu Pana Prezesa Rafała Jerzego o tytułem też największego akcjonariusza spółki tytułem wstępu i zaproponowania dalszego biegu spraw. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni akcjonariusze, bardzo również serdecznie Was witam. Dziękuję za zaufanie, jakie nas obdarzyliście kupując nasze akcje. Co my chcemy tutaj budować? Chcemy budować bardzo prawidłowe relacje inwestorskie. Stąd ten ogromny sukces po pierwszym walu w wykonaniu zupełnie nowym, czyli na pierwszym, ostatnim walu było w nowym wydaniu było 20 akcjonariuszy. Dzisiaj już mamy 40 kilku akcjonariuszy. Jest to już dla nas bardzo duży sukces. Zależy nam bardzo rzetelnym przedstawianiu tego, co się dzieje w naszej spółce, na przedstawianiu codziennych naszych spraw i planów na przyszłość. Dzisiaj dla nas prokuratorze to już jest historia i o tej historii trochę opowiem. Tutaj mamy walnych akcjonariuszy. To są osoby, które były na poprzednim walu, które zgodziły się na przedstawienie się i na opisywanie, ale również to nas zobowiązuje do tego, że oni mogą nas spowiadać z tego, co robimy, a my mamy przed nimi akurat jako zarząd. Dzisiaj występuję i jako akcjonariusz, i jako prezes zarządu, który odpowiada za Wasz majątek, który powierzyliście nam w nasze ręce, kupując nasze akcje. Bardzo serdecznie witam również przewodniczącego Rady, naszych członków Rady Nadzorczej, ale również członków zarządu naszych spółek zależnych, którzy będą później prezentowali i przedstawiali Wam to, co robimy w ramach tych spółek, jakie mamy plany, jakie mieliśmy wyniki półroczne, ale również to, co zamierzamy robić w następnych miesiącach, co jest najistotniejsze i będzie miał największy wpływ na wartość naszego portfela i na wartość naszych akcji. Macie Państwo teczki przed sobą, w których są foldery, które tutaj będą prezentowane dla Was do poczytania i również macie instrukcje do głosowania. Nie, macie uchwały, nad którymi będziemy głosować. Tak jak mówię, dla nas jest to trochę, jest to nowa formuła, na której się przygotowywaliśmy w zasadzie 2 lata. To nie jest projekt, który zaczęliśmy rok temu przygotowaliśmy do tego typu prowadzenia walnych spółek, które naszą wewnętrzną i budowaliśmy, to później mówię, budowaliśmy niezależność spółek zależnych, niezależne zarządy, z którymi wypracowujemy strategię na poszczególne spółki, którymi oni się zajmują i rozliczają się przed nami na co tygodniowych spotkaniach, a przed akcjonariuszami będą się rozliczać na walnych zgromadzeniach. Jest to formuła, tak jak widzicie, bardzo otwarta i bardzo bezpośrednia. Znaczy również nam zależy, żeby ten akcjonariusz był bardzo świadomy, komu powierzył pieniądze, kto odpowiada za mnożenie i pomnażanie jego majątku, ale również pewna otwartość i znajomość z tymi osobami i kontaktu i pytania. Nie ma pytań niestosownych, jeżeli chodzi o nasz majątek, prawda? I o dbanie o nasz majątek. Także zachęcam również później, jak poznacie te osoby, ktokolwiek tutaj jest akcjonariuszy, a nie zna tego, to może z nimi rozmawiać, jeżeli coś dla niego jest interesujące albo czegoś nie rozumie. No, to teraz zaczniemy od historii. Z czego to wszystko wynika? Od czego to się zaczęło? To się zaczęło od spółki przemysłowej Hermana Lennera, który założył ją w 1868 roku. Jesteśmy po dużej części kontynuatorem tego działania. Był to przemysłowiec niemiecki, który na terenie przysługiwał
które produkowało głównie na potrzeby krajów demokracji ludowej, sprzedając kompleksowe systemy wyposażenia cementowni, zakładów kruszy do krajów demokracji ludowej i również do krajów arabskich, wówczas będących sojusznikami bloku wschodniego. Rok 2001, króciutko historię opowiem, zresztą macie to również w folderach. 2001, ja od jednego z narodowych funduszy inwestycyjnych odkupiłem akcję tego przedsiębiorstwa i zacząłem to przedsiębiorstwo prowadzić. Na początku po kupnie udało się pozyskać bardzo znaczącego klienta, firmę Rolls-Royce i rozpoczęcie produkcji usługowej w sektorze przemysłu morskiego, przemysłu offshore. Później jest debiut na giełdzie papierów wartościowych. 2008 rok przyjęcie stoczni Pomerania, zbudowanie tam parku technologicznego, który w tej chwili na rynku szczecińskim w zasadzie tego typu przedsięwzięciu jest numer jeden, najlepiej funkcjonuje. Mamy tutaj na sali prezesa tej spółki, która to prowadzi, pana Lecha Cipusiaka, również akcjonariusza. I rok 2012. Połączenie biznesów, które innych również, które rozpoczynałem, i inne, z którymi się połączyliśmy kapitałowo. Czyli połączenie z grupą, z spółką Imobiel Spółka z o.o., która na ten moment była już akcjonariuszem głównym CDI Konfrontacji Budowlanej, która się połączyła, i połączyliśmy to jakby w konglomerat spółek, który się przekształcił w konsekwencji na nazwę Grupa Kapitałowa Immobile, z tego względu, że w zasadzie to jest jakby fundusz inwestycyjny, który ma pod sobą spółki zależne i działa w kilku sektorach. Działa w sektorze przemysłowym, to jest to obecne makro produkcja. Działa, gdzie zarząd tutaj jest Szczepnecki, pan Szczepowski. Będą się później też opowiadać o tym, co zamierzają robić. Jest to spółka deweloperska w ramach CDI, która zaczęła budować, tak jak wiecie państwo, dwa budynki mieszkalne na terenie Makron. Zaprzestaliśmy, musieliśmy zrezygnować z powodów rynkowych i innych z kontynuacji projektu Centrum Handlowego i rozpoczęliśmy kompleksową zabudowę poprzez swoje działanie deweloperskie terenu przez Łukowskiego. Powstanie tam prawie 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni usługowo-mieszkalnej. W tej chwili budujemy 144 mieszkania, które już zaczęliśmy podpisywać umowy rezerwacyjne sprzedaży. Z dużym sukcesem będziemy w przyszłym roku, w marcu, koniec roku przyszłego będą do oddania. Sprzedawać możemy na aktach notarialnych od wiosny przyszłego roku, ale również na tym terenie zaczniemy budować kolejne 250 w marcu przyszłego roku. Mamy cały sektor hotelarski, gdzie członkowie zarządu również to są na sali, pan Łukasz Poszyński, pan Paweł Mirski i również Mikołaj Jerzy, gdzie mamy nieruchomości komercyjne, które dzierżawimy innym podmiotom. Jest to stocznia Pomerania jako park technologiczny. To jest dzierżawienie infrastruktury przemysłowej i jest faktoria kamiennej gdańskiej, Wydroszy dla Wydrosza, znany obiekt, który dzierżawimy również, o czym w związku z tym, że te przychody się konsolidują, my płacimy prawie 7 milionów czynszów w hotelach. Także wpływy z najmu nieruchomości są prawie 13 milionów złotych, które sami z rynku zewnętrznego i z rynku wewnętrznego, czyli naszego, generujemy. Przez to budujemy wartość tych naszych nieruchomości. Co robiliśmy ostatnie dwa lata? Ostatnie dwa lata przygotowywaliśmy strukturę naszą wewnętrzną, a przygotowanie struktury pierwszy był pomysł do podziału funkcjonalnego, a później było budowanie kadry, które jest częścią najważniejszą, bo bez prawidłowo dobranych zarządów i prawidłowo zmotywowanych i z prawidłowymi celami nie moglibyśmy tych spółek rozwijać. Udało się, tak jak widzicie państwo, podzielić to na sektorze przemysł, makrodrolegmeralne i podspółki, to jest spółka produkcyjna i ta spółka Makro Pomerania, jest hotelarstwo, jako ostatni segment, jest developing, jest handel. To wszystko są spółki. Handel rozpoczęliśmy od pierwszego sklepu z żywnością ekologiczną. Na razie te wyniki są obiecujące, jeżeli to wynajmujemy następne sklepy. Mamy cel w jak najkrótszym czasie dojścia do kilkudziesięciu sklepów ekologicznych.
jako jedna z działalności naszych dodatkowych w ramach grupy Kapitałowy Immobilier. Mamy podmioty majątkowe. Przez ten podział udaje się te spółki operacyjne bardzo precyzyjnie rozliczyć z wyników i również majątek, który możemy już oceniać na bieżąco i budować dalej nasz majątek nieruchomości. No i tutaj też po części w trakcie powiedziałem o przemyśle i o hotelarstwie, o developingu. Tu macie Państwo budowę w tej chwili. Mamy pozwolenie na budowę uzyskaną w ubiegłym tygodniu na placu Kościeleckich, gdzie część osób parkowało. Nowoczesny budynek biurowo-usługowy, 8000 m2. Trwało to niecałe 5 lat, bardzo szybko w naszym mieście. Udało się to pozwolenie uzyskać. Dziękujemy miastu Bydgoszcz. I budynek mieszkalny, który jest w trakcie budowy, dwa budynki mieszkalne po prawej stronie. Na to jest nieruchomość komercyjna Centrum Faktoria, które również uległo całkowitej rekomercjalizacji w ostatnim roku. Na czym ona polega? Polega na zmianie najemców, na takich, którzy są akceptowani w wycenach nieruchomości przez banki. I w zasadzie mamy sieciowych najemców, których banki akceptowały i przez to jest rzeczywista, realna wartość tej nieruchomości zbudowana, pod którą możemy zaciągać kredyty. A co wcześniej jeszcze zrobiliśmy, te wszystkie nieruchomości wprowadziliśmy do swoje celowe na tarczy podatkowej, co pozwala nam w bardzo swobodny sposób majątkiem naszym dysponować, czy go zadłużać bez konsekwencji podatku dochodowego. Tak jak Państwo widzicie na sali, to jest to na tym slajdzie, w ilu miejscach w Polsce w tej chwili już działamy. Od Chorzowa hotelu w Chorzowie, mamy w obiekcie do Warszawy, do naszego biura w Warszawie, które prowadzi bardzo intensywnie inwestycje budowlane na rzecz naszych klientów, do oddziału w Project Management w Koninie, który obsługuje górnictwo węgla brunatnego, do oddziału konsulting budowlany w Poznaniu, do Szczecina Stoczne Pomarania, do Wodoru w Gdańsku i dalej to rozwijamy. Teraz, jeśli Państwo pozwolą, powiem dwa słowa o wynikach, bo mówię po półroczu, to tak jak mówię, dla nas już jest historią, myślimy już na 12 miesięcy do przodu, ale jest to istotne z tego względu, żebyście zobaczyli po uporządkowaniu tych struktur, w jakim kierunku zmierzamy. Żadnej z tych spółek nie tracimy pieniędzy, żadnej zarabiamy pieniądze. Ta sprzedaż wzrosła aż 17% za półrocze rok do roku. I przemysłowa, i hotelarska, i konsultacje budowlane się utrzymuje na podobnym poziomie. Najem aktywów 18% plus pozostałe, każdy razem miesiąc 47,5 miliona. To jest istotne, żeby pokazać Wam, że jesteśmy przygotowani do obsługi tej sprzedaży, którą planujemy na
stanie dokonać i analizy przejęciowej, i połączenia przejęciowego, by funkcjonować w większym organizmie gospodarczym. To jest również niebagatelnym sukcesem, bo musimy robić kilka prób, kilka ćwiczeń, kilka analiz podmiotów celowo, żeby do takiej sytuacji się przygotowywać. Hotelarstwo. Hotelarstwo jest otworzony nowy hotel w Chorzowie, który nam zaniża obłożenie rok do roku. Zaniża nam się sprzedaż pokoju i rewpak, ale to jest normalna sprawa hotelu, który jest dopiero co otwarty, który się pasuje na rynku. Zatem popatrzcie, bez hotelu w Chorzowie z 61,4% do 68,2% nasze obiekty hotelowe obecne, gdzie bijemy de facto rekordy w branży, jeśli chodzi o obłożenie Szczecin, Gdańsk i również rekordy w rentownościach naszych obiektach. My te obiekty prowadzimy niezwykle solidnie kosztowo, na minimalnej ilości etatów, na liczeniu pracy, liczeniu godzin pracy i możliwości zatrudniania osób na czas określony wyłącznie pod sprzedaż, którą realizujemy codziennie, to się dynamicznie zmienia. Nie ma, są bardzo niskie koszty stałe, a bardzo precyzyjnie obliczane, bieżąco monitorowane koszty liniowe funkcjonowania obiektów hotelarskich. Te hotele dalej będziemy chcieli rozwijać. Mamy podpisaną umowę na nowy obiekt, który będzie otwarty w 2016 roku. Jest zbudowy hotel w Gdańsku, w samym centrum przy przystanku kolejki Gdańsk-Wrzeszczy na lotnisko, początkowym przystanku przy centrum handlowym niemieckiej firmy C, jak to jest na Gdańsku.